Kwadrans z ziołami odcinek 39. Cześć, witajcie w naszym kolejnym kwadransie, w naszym kolejnym wakacyjnym odcinku. Kontynuujemy nadal cykl rozmów, wywiadów z ciekawymi osobami i tak naprawdę ostatnio rozmawiałyśmy z Gosią kotlicką o lesie, o leśnym zanurzeniu. No i powiem wam, że nie poszłam za daleko, nie zmieniłam za daleko tematu, ponieważ dzisiaj nadal gościmy Gosię w naszym kwadransie. Cześć Gosia! Cześć, dziękuję ci Dominiko, że mnie znowu zaprosiłaś. Dla tych, którzy nie słuchali naszego ostatniego odcinka, przedstawię się jeszcze raz. Nazywam się Gosia Kotlicka prowadzę projekt w las i jestem dyplomowaną przewodniczką kąpieli leśnych i lasoterapeutką, czyli pracuję z ludźmi w lesie. Ale ponieważ las nie byłby lasem, nie byłby żywy bez wody i w ogóle trudno byłoby dawać ludziom to, co chce im dawać bez obecności dzikiej wody oraz ta dzika woda jest mhm. moją w sumie największą taką pasją zawodową to dzisiaj chciałabym właśnie mhm. o tym wam opowiedzieć. Super. Bardzo się cieszę. I też tak naprawdę woda latem jest takim też tematem przewodnim. Siedziałyśmy przed chwilą w ogrodzie, rozmawiałyśmy o lecie, o planach na przyszłość i ja tradycyjnie chwaliłam się Twoim ogrodem, ale Twój albo inaczej, ogród <grafię> twój w tym roku jest taki bujny taki w piękny. ogrodzie. Jak Ci się to udało? No właśnie, i, i rozmawiałyśmy o, o tym, jaka ulewa, jaka burza wczoraj przeszła, która pięknie podlała mi ten ogród. Pięknie, ja w ogóle lubię burze, lubię ulewy, lubię jak pada deszcz, bo po prostu jest, robi za mnie robotę. Tak, mi się wydaje, że my pod wieloma względami jesteśmy, Dominika, dokładnie jak Twoje zioła i Twoje kwiaty my do szczęścia spokoju i zdrowia potrzebujemy po prostu wokół siebie wody tak jest. i szczególnie właśnie tej dzikiej wody, nie wody z plastikowych butelek, po prostu wody, która żyje, w której możemy się zanurzyć, popływać, która da nam relaks i spokój. Dokładnie. To teraz, jak ty powiedziałaś o wodzie, o takiej wodzie i nawiązując do ogrodu, to ja przez całe wakacje też destyluję rośliny, które, czyli robię wodę lawendową, wodę hydrolaty wrotyczowe, melisowe, no wszystkie po kolei, po kolei rośliny, wyciągam z nich esencję za pośrednictwem wody. Ach, czyli tam woda jest nośnikiem tych tak. wszystkich cudownych Substance. właściwości. Tak, dokładnie. Mhm. Czyli tym są właśnie hydrolaty. Popatrz, to fajnie, że podajesz definicję. Ja zawsze czułam, że w hydrolacie musi być woda, natomiast nigdy nie pomyślałam, że to jest też destylacja. Tak, to jest, to jest destylat ziołowy, znaczy proces destylacji po prostu rośliny. Poprzez parę wodną, poprzez ciśnienie gorące, unoszą się wszystkie cząsteczki no cząsteczki pary wodnej odrywają się też. Właściwości danej rośliny, substancje czynne danej rośliny, i przechodzą właśnie przez parę wodną. Skraplają wow. się i powstaje hydrolat. Czyli w wodzie jest tak wielka siła, że ona może wyciągnąć z rośliny takie ostatnie, najpiękniejsze resztki jej mocy. Tak? Ja właśnie pomyślałam, taka przyszła mi do głowy metafora. Że tak, jak ta woda i to ciśnienie wyciąga z rośliny to wszystko, co jest potrzebne mm. w hydrolacie, to dla nas jest odwrotnie, bo dla nas, jako ludzi, jak my wchodzimy do wody, do jeziora czy do rzeki, albo nawet po prostu zanurzymy stopy w strumyku, to woda wyciąga z nas wszystko, co w nas, wszystko, czego potrzebujemy się pozbyć, prawda? Tak. Stres, jakieś napięcie, jakieś zmartwienia. Natłok myśli. Czy ty tak. też tak masz, że jak wejdziesz do wody, to po prostu stajesz się znowu dzieckiem? Tak, jak najbardziej. No to też jeden z powodów, dlaczego wybraliśmy tutaj to miejsce na dom. Szukaliśmy bardzo długo domu ale do zamieszkania na Kaszubach, ale właśnie naszym głównym priorytetem była miejscowość nad jeziorem, żeby bliskość do jeziora była. No i Gosia, przecież ty też mieszkasz nad jeziorem. Tak, ja, ja mogę się z wami podzielić taką niesamowitą historią mojego życia, ponieważ to, że ja w ogóle jestem na Kaszubach, to jest dzięki pewnemu jezioru. To jest jezioro, przy którym teraz mieszkam, natomiast ja nie planowałam przeprowadzki. Ja nawet, my nawet z Piotkiem nie planowaliśmy, że się gdzieś będziemy wyprowadzać, że będzie jakaś rewolucja w naszym życiu, ale pewnego dnia y, przyjechałam z koleżanką nad to jezioro Ktoś mnie tam sprowadził, zobaczyłam takie kilka głazów wchodzących w jezioro, zeszłam po tych głazach, i ja się po prostu zakochałam. Poczułam taki strzał z nieba i ja wiedziałam, że, że to jest moje miejsce na ziemi. Czyli to jezioro, moje jezioro mnie do siebie sprowadziło. Tak, ono cię zawołało, i tak. koniec. Już tak, była ono, miłość od pierwszego wejrzenia. Tak, ono ciągle do mnie mówi. To jest niesamowite, bo jestem taką osobą bardzo związaną z nauką, szanującą fakty, która musi rozumieć procesy, ale jeszcze nie do końca rozgryzłam procesu, który się u mnie zadział. Jak mhm. to jest, że jezioro zmieniło moje życie? O kurczę. No to właśnie dzisiaj um, opowiemy o wpływie wody, Gosia głównie opowie o wpływie wody mm, na życie no I na, bo zdrowie. Już na zdrowie, tak, bo mieszkasz już. Let, to jest dwa? trzecie trzy lato. To jest moje trzecie, trzecie lato. lato nad tym jeziorem. I w ogóle na, moje trzecie lato na Kaszubach. No właśnie, więc już przez te trzy lata troszeczkę, no nawet nie troszeczkę, bardzo wchłonęłaś, bo to nie, nie jest tak, jak ja. Y nie można spotkać na łące, a ciebie tak naprawdę można spotkać właśnie nad tym jeziorem, tak, nad jeziorem albo jeziorem głównie w, w jeziorze. W <gry> tak, tak, rzeczywiście tego lata. Tego lata spędzam bardzo dużo y, czasu w jeziorze. Czy ja ostatnio ci opowiedziałam, opowiedziałam o moim projekcie? E, troszeczkę napomniliśmy, więc powiedz jeszcze raz. Powiem bardzo szybko, mhm. miałam taki pomysł, bo chciałam zrobić coś dla siebie, i dla swojego zdrowia, dla swojej radości. I pomyślałam, że to będzie strasznie fajnie, jeżeli wyznaczę sobie taką przygodę, wyzwanie. I przygoda w wyzwaniu polega na tym, że do końca września, bo dla mnie mentalnie lato się kończy dopiero z wrześniem, mhm. chcę zanurzyć się i popływać w stu różnych ciałach wodnych, czyli w stu różnych zbiornikach wodnych rzeczkach, strumyczkach, jeziorach i jeziorkach. Na którym jesteś teraz? 20... No, od ciebie wyjadę i pojadę nad jezioro 27 i 28. Wow. Czy no już to niedługo już... będzie jedna trzecia. Myślę, że tak. No, Dasz skoro... radę, na pewno. Tak, dam radę. Dam radę. Mam jeszcze cały końcówkę lipca, sierpień i wrzesień. Super. No dobrze, Gosia. No to przejdźmy do y, sedna, do tak. meritum. Opowiedz nam. Jakie korzyści, jakie plusy um, daje nam obcowanie, przebywanie z wodą? Po prostu. Woda przede wszystkim daje nam radość. Powiedziałam, mhm. <laughs> <laughs> że to jest taka pierwsza, pierwszy, jeżeli mówimy o takim alfabecie cudownych prezentów, które dostajemy od wody, to radość jest największym prezentem. Bo woda uwalnia nas od myślenia o tych rzeczach, które nas na co dzień przygniatają. O pracy, o problemach, o tym, że za dużo ważymy, za mało ważymy. W wodzie że zawsze jesteśmy lepsi. W wodzie wszyscy są tacy sami. Woda tak. nas unosi. Woda jest po prostu naszym cudownym partnerem dla dobrostanu. Mhm. Oczywiście, musimy szanować wodę, musimy zachować zawsze bezpieczeństwo w wodzie, bo to jest jednak żywioł, ale jeżeli, gdybyśmy mogły zważyć, Dominika, potencjał zdrowotny. I jakiekolwiek zagrożenia, to te zagrożenia są malutkie. Jeżeli jesteśmy rozsądni, to tam są same korzyści. Dokładnie. Radość. To jest najzdrowszy y, sposób fizyczności, bo w wodzie się nie przeciążymy, nie naciągniemy sobie ścięgna, Sport, nie, tak, nie no. złamiemy sobie niczego. Mhm. Woda jest tak opiekuńczym żywiołem, tak. że ona nas i unosi, i relaksuje. I wzmacnia nam kręgosłup y, i pięknie tonizuje nasze mięśnie. Jest świetna dla naszej skóry, dla włosów. Odkąd kąpię się regularnie w moim jeziorze, które jest swoją drogą jeziorem barowinowym, to mam dużo ładniejsze włosy, mm. mam fajniejszą skórę. Y, ogólnie dużo bardziej lubię swoje ciało i to mm. daje nam woda. Daje nam takie wielkie uwolnienie od napięć. Mm. Ja potrafię na przykład położyć się na plecach. I wiesz co? Zdarzało mi się przysnąć. Patrzę się do góry, na chmury, patrzę jak gdzieś tam lata nade mną wysokobielik, słucham ptaków, słucham tych takich delikatnych szumków fal, i ja potrafię wejść w stan tak głębokiej relaksacji, że mhm. naprawdę wydaje mi się, że zasypiam. Mhm. Może to jest takiego typu e, rodzaju medytacja po to prostu. Jest to jest tak, pływanie, szczególnie takie pływanie dla przyjemności, nie ściganie się, mm -hmm. nie jakiś po prostu dla zakryty krał dla ludzie. sportu na czas. Nie, mm -hmm. tylko takie spokojne pływanie odkrytą żabką. Kiedy ja się patrzę na jakieś piękne rośliny wodne, kiedy mogę kątem oka obserwować latające wokół mm -hmm. zimorotki, mm -hmm. prawda? Kiedy gdzieś tam są malutkie kaczuszki, tu kormorany. <laughs> Zdarzyło mi się płynąć i zobaczyć Bawiącą się wydrę. Ojej. Więc Na jeziora? Jest... Tak, Ciebie? w moim jeziorze są wydry. Tak. I one też, one tak koło południa wypływają i one się po prostu bawią w wodzie. No. I każdy z nas może być taką wydrą. Czerpiącą radość, zdrowie. To wszystko po prostu daje nam woda. Dzika woda, zdrowa, piękna, nie jakaś taka zabetonowana. Mhm. Po prostu dzika woda, do których tak naprawdę każdy z nas ma dostęp. Bo tak. nawet polskie prawo chroni dla nas obywateli dostęp do wody. Oczywiście. Jeziora nie można ogrodzić. Oczywiście. Prawda? Zawsze musi być przejście, zawsze musi być dojście. Dokładnie. I wyjście. Tak. Do tego y, powiem wam, że tak, polskie prawo też mówi, że można też przebywać na każdym pomoście. Nawet jeżeli ten pomoc został wybudowany prywatnie, po prostu przez yy prywatnego właściciela, jak gdyby miała pomoc, to każdy może z niego. Korzystać. Po tak, prostu każdy może na nim przebywać. Też Bo chodzi również o bezpieczeństwo. Jeżeli przypły przypłyniemy skądś, z daleka, mi się zdarza płynąć e, od siebie, gdzieś tam kawałek przez, przez, przez pół jeziora, e, do takiego, akurat do, do takiego pomostu, który jest publicznym. ale przecież mógłby być tam gdzieś po drodze pomost prywatny i może ja chcę wyjść, odpocząć, tak. prawda? Więc tu chodzi o bezpieczeństwo i chodzi o to, że. Ta dzika woda jest dobrem naszym wspólnym, i dlatego wszyscy wspólnie powinniśmy o nią dbać. Dokładnie. Mhm, bo Przede to jest wszystkim. jedno z najpiękniejszych darów od przyrody. Dokładnie, dokładnie. Ja też tak naprawdę odnajduję największy relaks, największy spokój w wodzie, ponieważ my co roku. Jeździmy na Mazury, na, no po prostu na żeglowanie, na rejsy, na, na łódź, więc mnie można spotkać nie w wodzie, a raczej na wodzie. Ale, <grym> na że, lubisz, ale że lubisz być w wodzie, to wiem, bo razem żeśmy pływały w a twoim Tak, iziorze. oczywiście, ja też jestem wodnikiem. oczywiście. Tak, że tak Jestem dla mnie... rybką, a Domi wodnikiem, ale obie <grym> jesteśmy takimi radosnymi wydrami. Oczywiście, że tak. E, więc ja, ja uwielbiam pływać, uwielbiam skakać do wody, oczywiście w bezpiecznych miejscach, e, pluskać się i tak dalej. Natomiast naj, największy, największą dla mnie spokój i radość e, jest, e, odnajduję na żaglach, e, na Mazurach, no gdziekolwiek, ale najczęściej na Mazurach. Że Prawda, czyli dzika woda, przyroda, tak. wiatr. Tak, mm -hmm. tak. I w ogóle najfajniejsze rejsy to są na koniec sezonu, na koniec września, początek października. Mm -hmm. Dwa lata temu byliśmy nawet chyba koło nie, to, koniec października, już nikogo bardzo wtedy ciekawy nie było. czas było prawda? zimno, było bardzo wiecznie. Była woda, Ach, dzikość i wy. Tak, bardzo dokładnie. piękne. To jest też coś, co my razem z Dominiką planujemy, jeszcze jedną koleżanką zrobić dla Was w sierpniu. Dokładnie, dlatego że e, już za miesiąc? Tak, tak, to już dokładnie za miesiąc, za miesiąc widzimy się na e, naszej pierwszej kobiecej kolonii. Tak. E, na... tak, może ja coś opowiem. Tak. Tak, bo ja już o tym opowiadałam kilka razy, więc mam to w jednym paluszku. Dokładnie, Opowiadaj. <gry> I, zawsze, i zawsze strasznie się cieszę. E, więc 22 sierpnia. Zapraszamy Was wszystkich, wszystkie kobiety, bo to jest wydarzenie tylko dla kobiet. Więc, Saro Chłopaki, jeśli chłopaki słuchają, to yy, wyślijcie do nas swoje kobiety, a wrócą <laughs> bardzo szczęśliwe. My się spotkamy na takim wielodniowym, w sumie sześciodniowym pobycie na Ziemiach Zachodnich i tam znalazłyśmy z Martą niesamowity las i piękne, dzikie jezioro, piękne jezioro, czyste jezioro. I tam będą się działy rzeczy cudne, bo tam będziecie właśnie mogły zobaczyć i zrozumieć, i poczuć na sobie pełen, pełen potencjał, <grym> pełną moc wody. Tam każda z nas, i ty do mnie też, będzie mogła usiąść w fotelu, i czy, usiąść w fotelu, który będzie stał w wodzie, i poczuć się królową jeziora. O, cudownie, <grym> tam będzie tyle cudnych rzeczy. Będzie i las, i kąpiele leśne, i kąpiele w jeziorze. I taka wspólnotowość. Tak, ja się nie mogę doczekać. Czas na oddech, czas na sen, czas po prostu dobrostanu. Myśmy to nazwały, ha, może tak trochę górnolotnie, ale tak też z że to będzie taka sztuka dobrego życia. Tak żeśmy nazwały te warsztaty, bo wydaje nam się, że jak są kobiety, jest las, jest jezioro, jest lato, to to jest po prostu dobre życie. Dokładnie, więc będziemy tam uprawiać sztukę dobrego, dobrego życia. życia w ramach Wioski Mądrości Kobiet. Takie pierwsze wydarzenie. Też zapraszamy do grupy Wioska Mądrości Kobiet na Facebooku. Tam piszemy o różnych swoich doświadczeniach, takich po prostu życiowych, które, którymi się z Wami dzielimy. No właśnie, a propos dzielenia się tak. <śmienicza> tak. E, Gosia przyszłaś do nas dzisiaj taka uradowana. Z wielkim uczyma. bananem. Tak, z takim, a propos dzikości, z dzikim bananem, ale tak naprawdę ty z dzikim ananasem przyszłaś. A to też, to też, tak, bo będę uczyła, będę uczyła moją nauczycielkę. To jest bardzo ciekawe, że ja przyniosłam ananasa, żeby do mnie nauczyć e, robić meksykański e, ocet ananasowy. <śmienicza> Także tak, że tak no, ja też się e, czegoś ciekawego mm, nauczę od Gosi oprócz e, sztuki dobrego życia i e, lasoterapii. E, więc będziemy będziemy mm, Tak, ale ten banan, e, wiesz co, bo miał się powiedzieć, Czekam, tak, ja miał takiego banana. Bo to był trochę taki banan dumy. Banan dumy, dokładnie, bo przyszła Gosia i e, Powiedziała, że y, będzie miała warsztaty. Na Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Tak! I, i to tak zabrzmiało pięknie, tak, tak poważnie też jednocześnie. Więc Gosia, opowiadaj, co to za konferencja, co to za kongres, gdzie. Tak, tak ja dowiedziałam się w piątek, w zeszłym tygodniu, że Rada Naukowa Kongresu na Litwie przyjęła mój abstrakt. Jaki abstrakt? Co, 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 co <laughs> jaki Kongres. rzeczy teraz mówisz? Jaki abstrakt? Może nawet co to jest abstrakt, bo ja tego słowa też nie znałam do niedawna. Nie będę udawać mądrzejszą niż jestem. E, ale teraz już wiem, że abstrakt e, to jest nasza propozycja e, jakiegoś jakiejś pracy naukowej, jakiegoś wystąpienia lub wykładu na konferencji. Wysyła się abstrakt, czyli coś, czym chciałabym się podzielić z kolegami, koleżankami e, i innymi... E, bardzo mądrymi, zazwyczaj uniwersyteckimi osobami na takiej konferencji. Okej, okay. i kiedy i gdzie ona będzie? Tak. Ta konferencja odbędzie się w pierwszej połowie września w Druskiennikach na Litwie. Dotyczyć będzie. I będzie jakby takim ogólnym tematem tego kongresu na Litwie jest las i jego potencjał zdrowotny. Czy tam się zjadą wszyscy, wszyscy, wszyscy specjaliści, wszyscy ludzie, dla których pasją jest las i to, jak on pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Oczywiście, właśnie w naukowej formie. Tak, to będzie bardzo naukowe i tam będziemy mówić o tym wszystkim o tym potencjale lasu um, jako wielkiego zasobu zdrowotnego, że las to nie jest nie musi być miejsce pozyskiwania drewna tylko mm -hmm. tylko że to jest miejsce pozyskiwania zdrowia. No a twój abstrakt będzie dotyczył wody, Aha, prawda? Oczywiście mój abstrakt <grym> będzie o tym jak dzika woda w lesie, taka dzika woda w lesie jest partnerem w tym procesie Shingirioku jest partnerem dla lasoterapeutów, bo dzika woda bardzo ułatwia proces, ten cały proces zanurzenia, połączenia z przyrodą ten proces, w którym nasz umysł wchodzi na te takie swoje specjalne fale kreatywności, dobrostanu, spokoju. I to właśnie dzika woda, i jej obecność. Jest w pewnym sensie gwarantem tego sukcesu dla lasoterapeuty. I ja właśnie będę prowadziła warsztat, w którym się podzielę moimi obserwacjami, doświadczeniami, moimi badaniami na ten temat. Okej, okay, cudownie, naprawdę bardzo Ci yy, gratuluję. No i nie mogę się doczekać, yy, jak pewnie przyjedziesz już po i opowiesz o wszystkim, być mhm. może ktoś będzie nagrywał ten warsztat, albo będzie można to potem jakoś sobie Zobaczymy. wrócić Wróć. do tego, obejrzeć. Zobaczymy, ale zawsze mm. można po prostu przyjechać. Na konferencję? Nie, oczywiście. można przyjechać po prostu do mnie i doświadczyć tego wszystkiego A, w imieniu. <laughs> <To jest śmiech> Naprawdę no, trzeba. Na konferencji <laughs> będę dzieliła się z kolegami, koleżankami po fachu, z innymi lasoterapeutkami <laughs> i ze wszystkimi osobami zainteresowanymi y, tym tematem. E, więc konferencja, owszem, jak najbardziej, jeżeli kochacie las e, i, i po prostu to jest, to jest Wasz. Zawodowy konik i wasza pasja, i tak, prowadzicie jakieś badania, to jak jacyś, najbardziej, jeszcze można się zapisywać. Bilety, bilety są cały czas w sprzedaży. Myślę, że y y to mi możesz umieścić link, prawda? Do, do, kongre do strony kongresu. Tak, mhm. to jest piękny kongres, to już jest szósty kongres, który Litwini urządzają, więc oni mają duże doświadczenie, bardzo profesjonalnie wszystko jest przygotowane, a druskienniki są po prostu cudowne. Druskienniki to takie jedno wielkie leśne spa. Wow! Mm -hmm. Coś pięknego. Tak. Dobrze, Gosia, bardzo Ci dziękuję za y, dzisiejszy odcinek, za dzisiejszą rozmowę. Y, myślę, że poruszyłyśmy bardzo, bardzo ciekawy i ważny przede wszystkim tak. temat. O, a na koniec jeszcze ten jeden fakt, że żeśmy sprawdzały, że woda stanowi a, 80% tak. naszego mózgu. Czyli Dokładnie. bez wody. Mm -hmm. Po prostu nas nie ma. Znikamy. <laughs> dokładnie. To jest taki na koniec. Fun fact. <laughs> dokładnie. Konkret: 80% wody jest w naszym mózgu. Także, kochani, pijemy wodę, chwyci, chwytamy wodę, zanurzając się, się w nią, relaksując się i też życzę. Ale też w bezpieczny sposób. Um, przepięknych e, kąpieli nad jeziorem, nad morzem, w oceanach. W wszędzie, gdzie tylko chcecie, w rzekach waszych, nawet po prostu basenach letnich. Tak. Życzymy Wam cudownej e, kąpieli, relaksu. I, I dobrostanu. I dobrostanu. Tak. I z tym zostawiamy Was. E, Dzięki. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia przede wszystkim papa. Pa. Ta. Prezentowane przez nas treści nie stanowią porady medycznej. Diagnozy ani leczenia mają wyłącznie charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.